Dzień dobry, drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Novum Ortopedia, kanale, w którym w prosty sposób mówimy o nowoczesnym leczeniu schorzeń narządu ruchu. Wita Państwa Marcin Ferenc. W dzisiejszym odcinku nawiązujemy do wywiadu z naszą pacjentką, panią Moniką, który opublikowaliśmy mniej więcej 3 miesiące temu. Pani Monika jest profesjonalną tancerką i instruktorką tanga argentyńskiego i jej kariera zawodowa stanęła pod wielkim znakiem zapytania z powodu zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego. W tym ostatnim muzykalu, w którym braliśmy udział, tańczyliśmy show codziennie, od poniedziałku do niedzieli, a czasami dwa razy dziennie. Tutaj chyba poczułam pierwsze takie oznaki, jak mówimy o tym, o tej chorobie biodra, tylko że ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, to było gdzieś tak z 9 lat temu. Okay. Pierwszy raz poczułam, że boli mnie pupa. Po prostu pośladek mnie boli, ale w życiu bym nie pomyślała, że to jest związane z czymś takim, co się później zdarzyło. To były te pierwsze oznaki. Ten ostatni pobyt 2,5 roku temu no, skończył się praktycznie tragicznie, dlatego że no, przestałam być mobilna. Rozmawialiśmy wtedy o procesie powrotu do normalnych aktywności dnia codziennego, ale co najważniejsze, o powrocie po operacji do profesjonalnego uprawiania tańca. Ja się cieszę tak dniem po dniu, że jest dobrze, że nie ma bólu, że spokojnie właśnie wracam do wszystkich funkcji, że powoli wszystkie moje dysocjacje, skręty wracają, wszystkie podnoszenia nóg. Jedyne, co mogę tylko powiedzieć, że nie wskakuję w obcasy, ale nie dlatego, że nie mogę, dlatego, że czuję się tak samo dobrze jak na płaskim, ale jeszcze daję sobie trochę czasu, bo ja zazwyczaj na dziesiątkach albo jedenastkach tańczę, to dosyć wysokie obcasy, także to, co wcześniej cały czas spędzałam, może właśnie za długo, to teraz bardziej mam obuwie przyjazne, typu trampki, adidasy i na ulicy też bardziej. Dzięki uprzejmości pani Moniki otrzymaliśmy nagranie z pierwszego oficjalnego pokazu tanecznego po pół roku od wszczepienia do protezy stawu biodrowego. Zapraszam więc Państwa do podziwiania pięknego tanga argentyńskiego. Będzie zwiewnie, finezyjnie, będzie sentymentalnie i lirycznie. Por eso te vi.